upieczone bułeczki i Żydzi rozbijali sobie okno i zabierali te bułki, ale bardzo się bała, bo gdyby Niemiec był, to zauważył, że babcia stawia Żydom jakieś jedzenie, nie mogła się na nich patrzeć, jak byli wycieńczeni z głodu, słaniali się. Nie... No, to ta Franciszka Wilk, tak? Tak, to ona właśnie stawiała jakoś bułki, upiekła bułeczki jakieś tam, czy placki, jakie tam były warunki, co to było. I z tego, że oni są, to aż szli przez ich podwórze. Nie wiem, jakim cudem byli pędzeni przez ich podwórze Żydzi. No to drogi tak przychodziły. O, właśnie, może ten... I nie, ci... podwórko też droga, a, tak szła. I ci Żydzi wytrącali szybę, czy jakoś tam, czy odstawiali tą szybę i szybko rozbierali pomiędzy siebie te bułeczki i się... Kto tam był w pobliżu, to się dzielili. Łupinki z ziemniaków, cokolwiek zbierali gdzieś, nawet jakie ziemniaki zmrożone, już sproszkowane, skrobia taka, to tak, cokolwiek, aby chwycić na przeżycie. Żydzi byli strasznie męczeni, strasznie. Mama opowiadała mi, że nocami potrafili przyjść do babci Pauliny, to nic z tych stron, nic, bo moja mama nie pochodzi z tych stron. I w nocy Żydówka Paulina, bo babcia miała Paulina na imię, Paulina, otóż, daj mi troszkę kartofli, daj mi chociaż chleba, to nieraz babcia, skórki z chleba, to babcia, pamiętam, ukroiła pół chleba, mama opowiadała, dała jej tej Żydówce i ona mówi, myśli, Paulina, chyba w żenie zobaczymy, bo nas tracą w Wielichowicach, Owsisko. No i ci złoczowski Żydzi są wybici w Wojtka Lesie, dziadzia brata, w Sośninie Wojtka. Tam są, a ja nie wiem, gdzie no, to jest, ja tylko z opowiadania wiem, że tam zostali masowo wytraceni Żydzi. 700 Żydów było. O, widzicie, że... Ja jeszcze słyszę, jak ich strzelają. Ja, jak sobie przypomnę, to ja słyszę, jak salwę idą. A mama widziała, jak ich wieźli tych Żydów z getta i na samochody ładowali. Mama ich widziała. Ze Złoczowa, tak? Nie, z Sasowskich, ze Żydów. Aha, z Sasowa. Tak, oni tam było bardzo dużo Żydów. Skupisko Żydów było. No najwięcej Żydów znajdowało się w Brodach, bo Brody to sama miejscowość. Mówi Brody i pochodzi od tych Brutych, tam nazwane są. Tam było największe skupisko Żydów, to było w Brodach. Ale mama widziała, jak ich ładowali z getta Sasowskiego. To oni się tak modlili, jak oni się głośno modlili, włosy serwali, wszyscy, no, mama mówi, że nie mogła, a mama sadziła sośninę, bo część Żydów, młodych Żydówek była podział, bo oni byli rozgraniczeni na Żydów, podzieleni starszych, na dzieci i na młodzież. To mama masę lasu tam w Lasach Sasowskich, Kołtowa sadziła na polu z tymi Żydóweczkami, które tam właśnie byli w tych... W tych miejscowościach, nie? A młodsi byli, więc byli zgrupowani do pracy, do sadzenia lasu. A przejazd tych starszych Żydów i dzieci to widziała, jak oni ich wieźli na stracenie. No mówi, że włos zerwały sobie, bo jeszcze widzieli te żydowskie, poznawali się. Straszne to było przeżycie. Czyli to Niemcy czy Ukraińcy to wieźli zabić? Niemcy. Mama mówi, że Niemcy. Mama widziała Niemców. A może między innymi mogli znajdować się Ukraińcy, jacyś ochotnicy, czy tam, nie wiem jak tam było, nie, dokładnie tego mamy nie wypytywałam. Tylko to, co mi to powiedziała, to wiem.